gitarę, dam samochód, żony nie dam je. Cześć, siemanko, z tej strony. Cześć, witajcie, z tej strony Nexum. Witam się z wami bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym materiale, którym jest ze mną Jayko. Po 3 latach, gdy mieszkam we Wrocławiu, postanowił mnie odwiedzić. A dlaczego? W zeszłym roku zagraliśmy sobie w piłkarską jębę. Tak było, potwierdzam. Tak było, nie zmyślam. Zasady są bardzo proste. W sumie odsyłam was też mogę was też odesłać do tamtego odcinka, koniecznie sprawdźcie, było naprawdę fantastycznie, śmiesznie, zabawnie, ciekawie. Każde 3 klocuszki, które zbierzemy sobie z tej wieży, to jest jeden piłkarz, który możemy zmienić w składzie przeciwnika. Klocków nie odkładamy, tylko zbieramy tak dużo, aż w końcu się wieża nie rozwali, ale co w momencie, w którym wieża się rozwali, no to wtedy przeciwnik, ta osoba, której tej wieży nie zwaliła, dostaje 6 klocków, tak jakby. Tak to działa. Tak więc na samym wstępie, moi drodzy, zachęcam was bardzo serdecznie do zostawienia kciuka w górę oraz subskrypcji na moim kanale, jeżeli ten pomysł się was podoba. Również zapraszam do zobaczenia na kanał Jacoba, ponieważ tam nic nie nagraliśmy, ale może kiedyś nagramy, zatem zapraszam bardzo serdecznie. Jak to nic? Ostatnio nagrywaliśmy quiz o FIFA. Dokładnie, był ostatnio quiz o nagrywaliśmy o FIFA. Tak było, tak więc zapraszam. A właśnie, bo dzisiaj jest jeszcze mecz. Dzisiaj jest mecz Chelsea. Jest. W sumie United Chelsea. Gramy na Old Trafford. To jest ważne, moim zdaniem. Old Trafford to jest naprawdę trudny teren, ponieważ nawet Manchester United nie potrafi tam wygrywać. 2-1 dla United. 2-1 dla United. Tak. Ja obstawiam... No wiem, że nie obstawisz ten... Ja obstawiam 2-2. Remis, no też bardzo prawdopodobne. Ja obstawiam 2-2, a się okaże, że będzie 0-0. Mogę jako gość zaczynać? Tak, ja cię do tego zapraszam. Jeju. To nie jest takie proste, bo to ogółem... To nie są oryginalne klocki jęgi. Tylko to jest, uwaga, to jest... Wielka weża prydina. Prirodna. Prirodna. Wielka weża prirodna. Wielka weża prirodna. To nie odkładasz. A, nie odkładasz. Dobra, sorry, zapomniałem. Co się stało? Mi się woda wylała. O nie, czekaj, już. No bo chciałem przenieść wodę, a... Jezus Maria, wpuścisz człowieka pierwszy raz od 3 lat do mieszkania i tu się już takie rzeczy dzieją. Kurde, już ci niszczę tu parkiet, przepraszam. Już nie psuję, przepraszam. Zanim jednak ruszymy dalej, standardowo przypominam, że partnerem odcinka jest footballteam.pl, czyli darmowa gra przeglądarkowa. W grze założycie własny klub złożony z prawdziwych graczy. Stworzycie własnego piłkarza, którego możecie trenować i udoskonalać, a ponadto możecie otwierać paczki i zdobywać z nich przedmioty, które możecie ulepszać, handlować, no i korzystać oczywiście z rynku transferowego. Co więcej, rejestrując się z linku, który znajdziecie w opisie tego filmu, dostaniecie bonus w postaci 200 punktów energii na start. Zapraszam bardzo serdecznie. Tak swoją drogą, to w trakcie jak my tutaj oczekiwaliśmy cudownie, to ja już sobie upatrzyłem klocuszka, którego zabieram jako następnego. Proszę cię bardzo. Okej. Jest klocuszek. O! Jak wyszedł, jak maski. Kurde, chciałbym teraz zabrać klocuszka tak z tej strony, żeby było ładnie do perspektywy, wiesz co? Tak. Tak sobie myślę. To ten jest bardzo ładnie do perspektywy. Zgadzam się z tobą. Zatem to jest drugi. I teraz Kuba, czy będziesz miał... Co? Kuba ma oficjalnie pierwszego zawodnika. Ale Kubuś, nie ma co się cieszyć, ponieważ ja tutaj już ci próbuję jakoś zburzyć podwaliny. Jedną ręką zawsze? Tak, jedną ręką. Naturalnie, jedna ręka musi być. Proszę bardzo, no, dół wygląda bardzo ciekawie. Dół wygląda bardzo ciekawie. Teraz naprawdę jest już nie bo nawet nie, próbowanie ten jest teraz. Zbyt obciążony, ten jest zbyt. O kurde! Próbowanie już nie jest takie proste. Nie, ja nie chcę znowu przegrać. To jest. Udało nie, mu się. Spokojnie. Halo, jest pierwszy. A nie, ja już miałem. Już miałem, faktycznie. Dobra, Kuba. O. Nie podpuszczam, ale nie zrobisz tego jednym ruchem. Dobra, czyli. 5 klocuszków, u mnie 4. Okay. Tak jest. Zmiana perspektywy troszeczkę. Tutaj jest cała wieża. Wybuchy. A tu jest Michael B. Stary, dmuchałeś na to powietrze, mi to się zaczęło trząść. Gdzie znajdzie swojego klocuszka? Wyjazd mi z tą kamerą! Ej, halo! Uspokój się. Ja jej nie dotykam. Gdzie znajdzie swojego klocuszka? Proszę bardzo, patrzcie jako operatorka kamery. Jak to się trzęsie, naprawdę. Nie wiem, czy to w kamerze jest. Stary, lewa ręka, ja... O, nie, ja chciałem 3 wziąć zamiast jednego, jestem idiotą. Tylko teraz nie wiem, który to był. Boże, nie mogę 2 rąk użyć. Jezus Maria, jakie dylematy, to są straszne rzeczy. Ja już byłem w takiej sytuacji raz. I się przyblokował na końcu? Przyblokował się? Niech się wierzę, spokojnie. Spokój się wierzę. Patrz jak to się trzyma, przecież to jest surrealistyczne. To już teoretycznie powinno być teraz luźniutki klocek. A nie jest luźniutki klocek, jest twardy klocek. To było źle zabrzmiało. Tak,
radę. Dobra, jest, dobra, mamy to. No nie, 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 nie. I dwaj, zawodnicy już na moim koncie. Dziękuję bardzo, cacy, cacy wszystko. Co? Pokaż, jaka tutaj jest fajna tak. wyrwa. Popatrzcie, ogólnie to jest, tu jest bardzo naprawdę w tym momencie niestabilne. Szczególnie to się przechyla trochę w tę stronę. W tę stronę, tak. Tak. Dlatego przydałoby się teraz odciążyć to z tej strony. Najlepiej by było, jakby teraz Nexiumowi się nie udało. Dlaczego? Bo on ma jednego zawodnika, a ja mam już w tym momencie dwóch. Więc byś miał czterech. Często by miał czterech, a ja tylko jednego tylko, no. O! Gościu. Nie wierzę w to. Nie. Gościu, stary, ruszałem sobie całą wieżą jak chciałem. Ona ruszała się jak jej zagrałem. O, to nie jest głupi pomysł, wiesz czemu? Bo przeciwlegle działam do tej... Bo ona tam się przekręca, nie? Więc jak teraz wyciągnę w tę stronę... To się może ładnie wywrócić. To się absolutnie nie wywróci, tylko po prostu wyrównają się siły. I mamy kolejnego tego zawodnika. No tak jak mówisz, najgorsze by było w takiej sytuacji wtedy, kiedy... Ja już mam. Ty już masz, a ja... No, tylko ja, tylko ja będę w takiej sytuacji. Ja jestem nie w gorszej możesz. Sytuacji, absolutnie. Ale jestem gościem, więc mam lepiej. Tak wygląda ta wieża, jeżeli chodzi o lot z helikoptera. Wielka wieża. O, kuźwa! Stary, ręka mi zleciała z kolana, nie? Na pewno to widzicie, to jest na tym. To stoi na tym. Oj. No i coś, to się zaczyna rozjeżdżać troszkę. Może to jednak zostawię. Stary, to wcale nie jest takie trudne. Ja nie wiem, czy widzieć, co się tutaj dzieje. Znaczy, ona już skręciła, ja taka... zaraz obrócę o 90 stopni, nie? Ja mi się wydaje, że to jest jakieś zagranie nie fair troszeczkę po całej wieży. Ale ja tego nie robię umyślnie. Co Nexium zrobił z tą wieżą? Za jakie grzechy? Jakby... Za jakie grzechy, dobry Boże? Znaczy, ty wtedy też zaczynałeś. Jak to się jeszcze nie przewróciło? Jest! Kuba, no w obecnej sytuacji ty masz dwóch zawodników, ja mam czterech. To nie jest wielka tragedia, prawda? Co? Ja pierdolę, to jest nie, nie! Bang, bang, bang! I teraz prosiłbym cię, żebyś jeszcze raz, żeby ci się udało, potem mi się jeszcze raz uda, a potem ty to przewrócisz. Znalazłeś kocek luźny? To jest taki luźny, powiem ci, że ja go zaraz zrobię, że on będzie luźny. Serio? Znowu niszczysz tę wieżę? Ja nie niszczę, tylko ja ją ustawiam. Przewróć się już jak... Chociaż nie, mówiłem, że chcę jeszcze raz, żeby ci... O na szybko, brwi! Żartowałem. Ja! Ale czy będziesz wygrany? Nie, no przecież ty bierzesz takie łatwe, takie oczywiste kocki. To jest dramat. I ty teraz masz trzech zawodników. Tak, teraz, i teraz proszę cię, wywróć tę wieżę. Patrz jak to wygląda, no nie masz szans. Nie ma szans, żebyś tego nie dotknął i nie zepsuł, nie? Spokój, grabarza. Wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie Nic nie będzie dobrze. To wszystko się już posypie. Jeszcze on tego nie próbował wybrać, tylko to sztuczno. Jestem najgorszym graczem. Co wam powiem? No, łatwo. I dzięki temu ja mam trzech zawodników. Ty nie masz trzech zawodników. Pięciu, a ty masz dwóch do zmiany. No i to się nazywa gra, co nie Nexium? Jak się czujesz z tym? Fantastycznie. Najlepiej się czuję z tym, że ja nawet nie podjąłem próby tutaj, tylko trąciłem. Dramat. Zatem, może się zamieńmy padem, tak będzie najprostsze. Ty możesz dwóch zawodników, to wybierzmy pierwszego, jak zmieniamy, nie? Jak zmieniamy pierwszego, i słuchaj, ja ci powiem. Ja bym sobie dał tak na przykład. To jest moja pierwsza zmiana. To jest twoja pierwsza zmiana, zatem trzy klocki lecą tutaj. Tak jest. No to moją pierwszą zmianą będzie oczywiście zmiana Dawida De Gea. I teraz się zastanawiam z kim, bo Lukaku ma wzrost czysto teoretycznie. A wydaje mi się, że nie będziesz miał z niego aż takiego użytku na szpicy. No. Ale mimo wszystko jednak szpica to jest szpica, tak więc Romelu. Paul Pogba, to jest moja pierwsza zmiana. Paul Pogba z Dawidem De Gea. Dobra. Okej. Moja druga zmiana to będzie Leno. Aha. Za Aubameyanga. Leno za Aubameyanga. Okej, okay, tak. To jest twoja druga zmiana. To jest moja druga zmiana. Moją drugą i niestety ostatnią zmianą jest Lindelof z Lukaku. Okej, i teraz ja mam jeszcze trzy zmiany. Rewelacja, bacznie. Które mogę zastosować. Czy mogę wejść na ławkę rezerwową? Znaczy tutaj, czy nie? Tylko z pierwszej jedenastki, nie? Tak. Dobra, to kolejną zmianą dam ci Nacho za Lacazette'a. Tak. Dobra. Sobie myślę, że... To jest trzecia. Technicznie rzecz biorąc, mając
sześć zmian, no w sumie pięć też. Jesteś w stanie zamienić cały skład, jeżeli prawie to tak. pomyślisz. Teraz idziemy dalej. Kościelny, już trochę nieaktualne, ale wciąż. Niech będzie. Gdzie jest Dawid Luiz, ja się pytam, mój ulubiony zawodnik. Tutaj, to jest moja czwarta zmiana. Okej. Tak? No i czas na ostatnią. Czas na ostatnią zmianę. No to tutaj już nie ma aż takich, powiedzmy, więc damy sobie tak, żeby było, wiesz, atak do przodu, ofensywna obrona. Tak, no i to jest moja ostatnia zmiana, czyli Aubameyang z tyłu będziesz miał Hektora Bellerina, Lacazette'a, Azile i Aubameyanga, na ataku będziesz miał Kościelnego, Nacho i Leno. Czy to ci odpowiada? Jak najbardziej, jak najbardziej. Ja będę miał z przodu Rashforda, Martiala, Lingarda, Maticza, z tyłu będzie bronił Shaw, Lukaku, Smalling, Young, Pogba na bramce, niekorzystnie, ale chyba i tak lepiej niż w sumie niż. Lukaku ma tak czy siak w fifie kartę na obronie, więc... Moi drodzy, oczywiście, jeżeli jeszcze nie zauważyliście, to gramy w PES-a 20, a nie w FIFA. Zatem... Próbujemy, testujemy. Kciuk w górę, ja już grałem, Kuba w sumie też grał. Przed chwilą zagrał dokładnie tyle samo co ja, więc... Jest okej. Okay. Jest okej, okay, jak najbardziej. Arsenal, odpowiednik Chelsea tutaj kontra Manchester United. Tak jest. To będzie naprawdę ciekawe starcie, myślę. Będzie, no. Proszę to jest bardzo. Też Pick. Kwestia... zawsze mnie zastanawia, patrz, w jaki sposób patrz. Się będą zachowywać tutaj ci zawodnicy. O Jezus Maria, co to są za klepki w ogóle? Halo, uspokój się! Człowieku! Ajajajajaj, dobrze. Ale mamy jeszcze, dobrze. Aj, nie dobrze. Lingard. Dobrze, bez przejęcia piłki. Panowie, świetnie, Pierre Emery. Oj, wiesz co, mnie tak faulować? Zwykła, oj. Nie wiem, kto to strzelał. Lindelof chyba tam Matić? No nie wiem, no ktoś strzelał. Ktoś strzelał. Dobrze, słuchaj. Nacho Monreal. Do Lucasa Torreira. A Lucas Torreira już jest do Kolasiniacza, Kolasiniacz, mamy odegranie do środeczka, patrz jak wypuścił, ale ty idioto, czemu zatrzymałeś się? I teraz lecimy. Pyk, uderzenie do daleka i już bramka! Czy to jest Martial, czy to jest Rashford, nie wiem, wyglądają tak samo, ale mamy jeden Martial, 1-0 w 22 minucie, ale sprzywali. Nie spodziewałem się, że tu wpadnie to uderzenie, tak centralnie w okno. Wyglądało ładnie. Ładny gol. Zobaczmy to raz jeszcze. Musimy? Zobaczmy. Pyk. Ty, ale tu było... To nawet nie wiem, czy jakby był zwykły bramkarz. To było naprawdę sporo metrów, nie? To był po prostu dobry strzał. Dobra, spokojnie. My rozgrzewaliśmy się, próbowałem się dogadać ze swoim... Ja pierdzielę! Lindelofik, łap to. Do Marsjala, uderza z pierwszej. Trafia na 2-0 Antony Martial, no tutaj słuchajcie, szykuje się. Pogrom. Co to był za strzał w ogóle? W sensie, Bayern się położył, on nawet no, no musi zrozumieć, mało na tej bramce grywa. Ale ja... Nie, ja chcę to zobaczyć. Co tu się... Ja kompletnie, absolutnie się nie spodziewałem. Na początku myślałem, że to jest w ogóle poda... Jak na tak brak bramkarza, umiejętności, to nie jest aż tak złe. Nie zachowało się aż tak źle. Aż tak źle, tylko źle, po prostu źle. Co jest? Halo? No nie, no przecież to jest... Jak spudłował! No! To był morderczy strzał Leno. Lingardium Leviosa! Pyk! Co jest? Czemu pyk. Są tacy szybcy? Wyjdź, Bellerin! Proszę cię! Tak, nie, no i to jest... Pyk! I mamy 3-0 Nexium! Ale mi się to podoba! To jest najgorsza bramka, to jest typowa bramka w Foot Champions, jak on ci strzelają. Typowa bramka w FIFA to jest typowa bramka w FIFA. To jest 90 minuta, mecz o rangę. Co mogę powiedzieć? Patrz, jak się ładnie cieszą. Takie fajne... Wszyscy tak samo, nie? A wszyscy kółko. Czym się strzela? Strzelałeś w trójkątem czy kółkiem? Zwykłym strzelałem, ja pokazało, tam gdzie był strzał. Bo mi pokazało kwadrat, nie? Nacinij kwadrat, no. Całe szczęście, ty, ale... przestrzeliłeś. Całe szczęście. No i teraz to jest koniec. Teraz jest koniec pierwszej połowy. 3-0. Martial, Rashford. Czyli dwóch jegomości, których... Nie zmieniłeś. No tak. Panie sędzio... Jakie przyjęcie. Obama! Co ty tu... Boże, nie. No to jest Nacho Monreal. Czemu on jest taki szybki? Nie strzelaj! Tak jest! Pięknie to wcisnął! Wracamy do gry, druga połowa jest nasza, Nacho Monreal, mój ulubiony zawodnik. Od zawsze powtarzałem, że Nacho Monreal to jest gościu, którego plakat mam powieszony nad łóżkiem. Nacho Monreal, tak jest. Patrz, mój błąd, bo chciałem cię tutaj ośmieszyć. Zlekceważyłeś Leno, to był twój problem. Ale no, był tylko pułapką upside'ową. Ale kurde, strzał to jest najwyższa klasa. Bardzo mi się podobają te strzały, świetna sprawa. Nie. O, jak poleciał! Pierwsza interwencja! Poleciał. Bardzo ładnie, Hector Bellerin!
tam Ektor. Kuźwa, kapitan Barbosa. Nie, to już jest gol. No nie, no to jest najgorszy strzał na świecie! 4-1, mówię, myślę, 3 brameczki dostać do. To jest najgorszy strzał na świecie, że wpadają takie kapcie, to jest drama. Pięknie. Jakie to są irytujące takie szczury. Nic nie możesz zrobić. Boże, no absolutnie nic. Ledwo tyknięty strzał, a on... Ty jeszcze w ogóle ty masz normalną formację, ja gram na jakąś formację na 3 obrońców. Po prostu spierdzieloną. Kto tak gra? No to musi się stać wszystko. To był Lindelof! I Lindelof! To był Lindelof! Mamy 5-1 i strzela na środkowy napastnik. O to chodzi. No to, w sensie... Ale podanie było cacy. Tutaj, że on tutaj. To obronił, to... Ale jakim cudem to nie wyszło? No, mamy 5-1, powiedziałem, że będzie 6-1, to będzie minimum 6-1. Boże, nie, ja nie, czy ty to widzisz? Lasina. W sensie tutaj ma miejsce jakaś sekwencja, gdzie ja coś robię klepą, tylko problem jest taki, że ja nie chciałem tak jakby klepać, ja chciałem... Oj, nie spełnił mojej obietnicy. Ja chciałem podać piłkę. Dobra, to róbmy 5-2 i będzie identyczny wynik, jaki był przy tych... W Jędze. Dobra, Torreira. Torreira! O, centralnie w Pogbę, ale ładny strzał. Torreira. O nie, kamera padła. Na całe szczęście mamy po to właśnie taki komentarz z baka. I Torreira! Jeszcze Torreira! Jeszcze co? Jest, wywal to! Nie! 5-1, dziękuję bardzo. Zakończony pojedynek. I słuchajcie, no 5 bramek, 5 zmian, 5 bramek, tak? Ty, 2 zmiany, 1 bramka. Więc nawet jakby patrzysz, że miałem więcej zmian. Ta końcówka napierająca. Ładnie to wyglądało. Marcel zadowolony, bo oczywiście to jest chyba jego hat-trick. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Mam nadzieję, że się wam bardzo podobał. Jeżeli się wam bardzo podobał, to wtedy zostawcie bardzo serdeczną łapeczkę w górę. Tak jest. Wpadnijcie również na bardzo serdeczny kanał serdecznego Kuba. Serdecznego Kubę. Dobra, tyle, wpadajcie na kanał serdecznego Kubę. A ja się żegnam z Aneksioma, który tutaj próbuje już się powstrzymać. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa. Ale ta brameczka pierwsza siadła. No maksa dobrze.